No i Eldo na rejonie Hunter na mikrofonie, witam was w kolejnym materiale z Wiedźmina 3 Gigigon. Oczywiście pamiętajcie, że całą playlistę macie w prawym górnym rogu. Środa, sobota, godzina 13 pojawią się odcinki. A przed obejrzeniem tego odcinka zapoznę się z treścią dotyczącą bycia wspierającym, gdyż każdy wspierający to jest kozak, że... O Jezu, taki kozak, że... taki kozak, że... Ja, takiego kozaka, ja bym chciał być takim kozakiem, jak właśnie może być kozakiem taki wspierający, nie? Ojejku. Niesamowite uczucie. Wspaniałe doznania. Wszystko, po prostu wszystko jest. Wszystko. Dobra, słuchajcie. Musimy pogadać z tym i ukaranym chłopcem. Dzień dobry. Tu nie wolno wchodzić. Nie wolno tu przychodzić. Chciałem tylko porozmawiać z tym chłopcem. Nie wolno. Nie wolno. Nie będę z temu rozmawiał, bo babcia cię nie lubi. A Janek jest zmyślony i obcy porywają dzieci. Tak. Powiedz mi tylko, gdzie znajdę Janka? Janek jest zmyślony. Odejdź! Odejdź! Wypytaj pozostałe. Znajdź sposób na wywabienie babci z chaty. Dlaczego nie chcecie rozmawiać o Janku? Jak jeden chłopiec wie, to reszta pewnie też. Tylko on się zadaje z Jankiem. Grzybów szukają i ślimaków, ale babcia mówi, że Janek jest zmyślony. Widzieliście kiedyś Janka na własne oczy? No pewnie. Wygląda podobnie jak on. O. Więc dlaczego mówicie, że jest zmyślony? Babcia tak powiedziała, a babcia dużo wie. Babcia się chuja zna akurat. Czy wasza babcia kiedykolwiek was skrzywdziła? Nigdy. Jak coś zrobimy źle, to płacze. I boi się, bo mówi, że nas obcy mogą zabrać i przepadniemy. No chłopiec, co zadaje się z Jankiem, musi być odważny. Głupi nieodważny. Raz go dupą na mrowisku siadł, ale z Jankiem się zadaje, prawda? Nie słucha babci i chodzi do lasu, a potem musi siedzieć w zamknięciu. I je ślimaki. Brrrr. Ta dziewczyna, o której mówiłem, jest w niebezpieczeństwie. Musicie mi pomóc odciągnąć babcię, żebym mógł porozmawiać z przyjacielem Janka. Dobra, ale coś za coś. Baw się z nami w chowanego. Babcia nie chce, bo mówi, że ją giry bolą. W porządku, ukryjcie się, ale jak was znajdę, pomożecie mi porozmawiać z chłopcem, który zna Janka. On se myśli, że tak łatwo nas znajdzie. Znaczy, nigdy przed czarnymi się nie chował. Nie podglądaj i licz głośno wszystkie palce. U nóg też. Dobra, nie ma problemu. 1, 2, 3... 18, 19, 20. Jestem niańka. Szukam. O, korzeń mandragory. O, cholera. No dobra, no jeden jest na górze, tylko ja na górę nie wejdę. Jak ja mam tam wejść? Dobra, najpierw pokminimy tutaj. O, zobacz. Siema. O, tu jesteś. Jakżeś mnie tu wypatrzył? No widzisz. Co poradzę? Jesteś chujowa wchowanego. Było się kurwa uczyć, jak się bawić wchowanego, a nie... No zaraz go tam kurwa szylnę, no. No wchodź, wchodź. Siema. Znalazłem cię, nie chowaj się. Numer 3.
Przez okno poszli. Dobrze. Gdzie jest osoba numer 3? Dzień dobry. O, tu jesteś. No nie, zawsze się wygrywała. I numer 4. Where are ya? Stópki tutaj gdzieś prowadzą. Tutaj pod mostem? Nie. Czekaj. A nie, może w tę stronę? Siema. Znalazłem cię ostatnią. Na pewno oszukiwałeś. Chodź pod domek, muszę się pochwalić. Znalazłem was. Mam nadzieję, że dotrzymacie słowa i pomożecie mi pogadać na osobności z kolegą Janka. Co mamy nie pomóc? Słowo to słowo. O, to dobrze. Babcia! Chodź, kurwa. Babciu, babciu, jak na trzmiel w żyć użaru. Chodź, babciu. Dzień dobry. Nie bój się. Ja nic nie wiem. Wiesz, kurwa. Nie zrobi ci krzywdy. Gdzie babcia? Jest zajęta. Dlaczego tak bardzo boisz się mówić? Wcale, że się nie boję. Wszyscy się czegoś boicie. Gdyby było inaczej, powiedzielibyście mi o Janku. Martwi się o Janka. Przestał tu przychodzić. Jak raz poszliśmy grzybów szukać, to widziałem jego jamę, ale babcia mnie okrzyczała. Mówi, co by nie gadać z obcymi, bo potem dzieci znikają. O Janka też się martwi, chociaż w sumie to też mówi, że jest zmyślony. Gdzie są wasi rodzice? Nie żyją. Jedni pomarali z głodu, drudzy pozabijani. Tak jak moi. Jednego razu o świcie poszłam na jagody do lasu. Wtedy jeszcze były. Jakże wracał do domu, to żebym usłyszał krzyki, a potem śmiechy. Odeszłem i skryłem się w krzakach na skraju lasu. Krzyczała moja mama. Śmiali się żołnierze. Tatko leżeli przy wrotach stodoły. Całkiem bez głowy. A potem mama. Już, nie trzeba. Wystarczy. Chciałbym tylko porozmawiać z Jankiem. Może wiedzieć więcej niż wy. Nie zrobisz mu krzywdy, prawda? On tak naprawdę nie jest zmyślony. Nie, nie zrobię mu krzywdy. Janek tu kiedyś przyłaził, bo babcia lubiła słuchać, jak śpiewa. Jak zbierali grzyby, powiedział, że na bagnach widział dziewuchę ze szarymi włosami. Gdzie go znajdę? Jest taka polanka na skraju bagien i tam rośnie takie dziwne drzewo. Jak się rozejrzysz, to go znajdziesz. Dziękuję. Dziękuję ci. Idę szukać Janka. Janko, Janko! Dobra, utkaj tam łeb, babka. Lecimy szukać Janka. Janek poknął z banek. Potem pierdziął cały ranek, bo was kurwa załatwię. Wypierdala jeden z drugim. I baba wodna. Kurwa, baba wodną to pierdolną i trzeba w pierwszej kolejności, bo to będzie cholerstwo. Przeszkadzisz tylko, no. Ale Janek nie jest zmyślony. Na pewno zostawia ze sobą ślady. Oczywiście, że zostawia ze sobą ślady. Przecież to jest kurwa Janek. Janek.
Żeś kurwa natupał? Ślady małych stóp. Mam nadzieję, że Janek tędy przechodził. Janek! Janek połknął dzbanek, dzbanek połknął Janek, Janek. Janek, gdzie Janek jesteś? Janek, gdzie Janek jesteś? Janek, gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Janek, gdzie jesteś? Janek, 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 Janek. Gdzie jest Janek? O! Ślady prowadzą do jamy. Ciekawe, czy jest w środku. Zapukaj, kurwa. Janek! Chodź na flachę! Janek? O kurwa. Dzień dobry. Nie bój się. I chuj wody bądź. Boziątko! Jesteś oblakinią? Jaroszkiem? Aha, uboże. Mało was zostało na świecie. Poszukuję szarowłosej dziewczyny. Widziałeś ją? Opowiedz mi wszystko po kolei. Gdzie ją widziałeś? Co robiła? To dla mnie bardzo ważne. Dlaczego? Dobrze znasz dzieciaki z Polany? Nie bój się, nie skrzywdzę nikogo. To tutaj mieszkasz? Tak jest, sam żył z budową, Janek budowniczy. W dobrym miejscu. Pewnie wiesz wszystko, co się dzieje na moczarach. Kurwa, wiem. Ale nie przeszkadza ci sąsiedztwo potworu. Nie powiem za łatwo. Kurwa, chłopie, przychodzę. Rau, rau, Godzilla Styles, kurwy, syny spierdalają. O co chodzi? Nie możesz mówić? Dlaczego? Dwójka mnie ciśnie. Mogę ci jakoś pomóc? Come on. Wiedźmak, idziemy kogoś rozpierdolić. Dobra. Chcesz, żebym za tobą poszedł? Tak jest, chodź. Cóż, chyba nie mam wyjścia. Mamy kilka kochones do rozjebania. Janek zapierdala, dobrze. Ale włącz dwójkę, Janek. Aj. Janek, Janek. Janek, Janek! Rozumiem, że to jest moja robota. Uważaj! Uważaj, Janek! Rozpierdolek za ciebie, Janku, kolego, sympatyczny, patrz! Jeb, jeb! Widzisz, Janek? Nie byś, kurwa, tak nie zrobił, Janek. Umiesz tak, kurwa? Umiesz? Trzymaj się blisko. Dobrze. Trzymaj się blisko. I szybciej. I w ogóle, jakbyś mógł tak, nie wiem. Nie wiem, ręce włącz, kurwa, żeby biec, czy coś. Za wolny jesteś, patrz, tu piruety, o, patrz. Ty co jesteś? Jesteśmy na miejscu? Pozwól mi się rozejrzeć. To patrz, kurwa. Tam! Na tej półce jest coś, co sprawi, że zaczniesz mówić. Tak, dokładnie jest. Ja jestem tłumaczem z Jankowego, wiecie? W takim razie wejdę tam. To kurwa, wchodzę. Dawaj, dawaj, ja popatrzę. Kurwa, że Instaxa zostawił, kurwa, zdjęć porobił. Wiedźmin się napierdalać będzie. Dobra, cyk, na górę. Cyk, na górę. Cyk. O, dobra. We have a harpies here. A to, ile dobrze pamiętam, to są hybrydy. Hybridi. Chyba na hybrydy miałem zwykły. Tak. Lej, 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 lej. Głowy kurwy zrzuciły mnie. No to teraz się porozmawiamy inaczej. K-
Knaga nienawiści. Zaraz. Specjalny czar. Jeb, jeb. Chodź tu, kurwo. Nara. Knaga nienawiści robi swoje. Dobra, co my tu mamy? Poka. Może chodziło mu o tę butelkę. A, może chodziło o tę butelkę. Mamy pióro krucze też. Janek! Moja knaga nienawiści. Ugrała dla ciebie. Trzymaj. Proszę. Już się nacieszyłeś? Moje ulubione słowa! Życie bez napawania się brzmieniem bisiora racicznicy jest jak lizanie ślimaków przez sukno. Tak, dokładnie. Dziękuję ci za ten szlachetny, kimkolwiek jesteś. Bywaj w zdrowiu. O ty, zaraz, kurwa, czekaj! Ja ci pomogłem, więc ty też mi pomóż. Chcesz zamienić ten piękny akt altruizmu w ordynarne kupczenie przysługami? Tak, dokładnie jest. Jak to się stało, że straciłeś głos? Jednego razu budzę się i normalnie chcę pośpiewać z drozdami, a tu się okazuje, że nic z tego. Próbowałem, aż o mało nie dostałem wylewu. Potem poszedłem do wsi, bo wieść niesie, że nowa czarownica czyni cuda. Ale ludzie zaczęli krzyczeć: Dusiołek, Dusiołek! I poszczuli mnie psami. Czy ja wyglądam jak Dusiołek? Nie, no nie wyglądasz jak Dusiołek. Ani trochę. Nie znam żadnego, to ci nie powiem. Po mojemu to sprawka wiedźm, no bo kto inny mógł mnie zaczarować? Jeden znajomy kos pomógł mi znaleźć głos, ale i tak ale nic zrymował. Nie mogłem zrobić. Czemu nie poprosiłeś znajomej wrony, żeby ci oddała butelkę? Przecież wrony służą wiedźmom, nikomu nie pomagają. Kurwy nie ptaki. Zastanawiam się, jak można zamknąć głos w butelce. No, ja też się zastanawiam, bo to głos nad głosami. Czasem jak ten strumień leśny, a czasem jak grom. No i nie oszukujmy się, gadam tyle, że z beczki by się przelało. No to prawda. Ktoś posłużył się potężną magią dla kaprysu albo ze złośliwości. Szukam młodej, szarowłosej dziewczyny. Widziałeś tu taką? Czy widziałem? Wyszedłem sobie jak co dzień rano zrobić kupę. To mój ulubiony moment dnia. Mój też. Napawanie się widokiem wschodzącego słońca przy kupie. Coś wspaniałego. A tu jak nie huknie, jak nie gruchnie. Znikąd pojawiła się dziewucha. Młoda, szarowłosa, a na dodatek ranna i zziajana. Pobiegła w stronę chat, gdzie mieszkają dzieci. Pędziła, jakby ją wiedźmy goniły. Wołałem za nią, ale nie słyszała. Co wiesz o wiedźmach? Co wiesz o wiedźmach? Są stare jak ta puszcza. Złośliwe, pamiętliwe, nie trzeba wchodzić im w drogę. A jeśli ktoś wszedł im w drogę? Mogą zabrać głos, mogą zabrać życie. Zależy od ich kaprysu. Są wredne, ale na swój sposób dbają o tę ziemię i o ludzi. Ponoć nigdy nie łamią raz danego słowa. Ale trzeba uważać, o co się je prosi. Nie spotkasz ich, dopóki same tego nie zechcą. Ale pamiętaj, że słyszą wszystko, co dzieje się na moczarach. Dobre aparaty słuchowe mają. Byłem w wiosce na bagnach i spotkałem kobietę, która mogła być wiedźmą. Nie wydała ci się obłąkana? Całkiem stuknięta. Uch, czyli to nie ja jestem dziwny. To żadna wiedźma, tylko babina, która opiekuje się sierotami. Twierdzi, że wymyśliły mnie dzieci. Sierociniec na bagna? A co masz do bagien? Mieszkam tu całe życie i polecam każdemu. Skoro pobiegła w stronę sierocińca, to może opiekunka albo dzieci jednak coś wiedzą.
Babcia nie rozmawia z obcymi. A ty jesteś obcy. A tobie powie? No niby potrafię z nią rozmawiać. Niech będzie. Pomogłeś mi, to nie będę burakiem i też ci pomogę. Chodźmy. Let's go. Czekaj, tutaj coś jest? I nie ma, dobra. Dawaj, Janek. Kurde, Janek, ty tak wolno biegasz, że... Zaraza. Pokonaj potwory! Jeep, jeep! Baba wodna! O ty kurwa, baba wodna! Jeep, jeep! O ty! Ja cię Ja mógł beatboxować kurwa w walce jeszcze. Taki jestem dobry. Dawaj, Janek. Let's go, Janek. O, Janek. To była skrzynka. Chciałeś powiedzieć, że to jest skrzynka. Janek, czy ty możesz kurwa iść? Dziękuję. Janek, Janek, zapierdalaj. Janek, Janek, zapierdalaj. Babuśka! W porządku, teren czysty, ani pół wiedźmy. Zaśpiewam babci, to ją uspokoi. Dawaj, operetkę pierdolnik. A to Janeczek zaczął. Słońce zaszło, słowik umilkł, światło już się mroczy. Księżyc pełza za okiennic, sypie piaskiem w oczy. Dzień dobry. Ty, to ty znowu mówisz? Mam wrażenie, że gdzieś zgubiłem oktawę. Wrócę do siebie, to poszukam. Nie wolno ci tu być, Janku. Nie możesz tu przychodzić. Spokojnie, babciu. Nie wolno ci się denerwować. Dziewczyna, o którą pytałem wcześniej. Babcia mu wybaczy. Ten osobnik koniecznie chce się spotkać z paniami. Och, nie. Nie wolno. Proszę, to bardzo ważne. Osobnik się zamknie. Babcia łaskawie mnie wysłucha. Odnalazłem Jagienkę, jak przepadła? Odnalazłem. Spędziłem Gniewkowi gorączkę? Spędziłem. Nigdy nic nie chciałem, nawet za głos nie mam żalu. No to teraz czegoś chcę. Niech babcia mu pomoże, temu osobnikowi. Bo wiem, że będzie mnie dręczył noc i dzień, nawet przy kupie. Dziewucha mu zginęła, a nóż, widelec panie pomogą znaleźć. Janku, skoro tak prosisz, pomogę mu. O, dziękuję, łaskawa. Chodź za mną. Let's go. Thank you, Janek. Ty jednak dobra morda jesteś. Janek to dobry chłopiec, dobry. Cóż, panie go nie lubią, nie. Parszywy stwór, mówią, nie lubią go. Kim są kobiety na Gobelinie? To są właśnie panie. Wszechpotężne, piękne panie. Przybywajcie na wezwanie. Marny człek przed wami stanie. Jak śmiesz zakłócać nam spokój, kobieto? Ktoś przez ciebie przemawia? Nie brzydki, na dodatek nie głupi.
Gdzież to się taki uchował? Wiem, że spotkałyście się z szarowłosą dziewczyną, której szukam. Gdzie ona jest? Jaki wyrywny! Może lubi tylko szarowłosę. Ta dziewczyna jest moją przybraną córką. Jeżeli ponętna, to nie przeszkadza. Mnie przeszkadza. Jaki wrażliwy. Burzy się jak piwo w kadzi. Lubię takich. Opowiedzcie mi wszystko o waszym spotkaniu. Prosto z mostu. Może to i lepiej. Powiedz mi, czy masz jaja? Lękasz się leśnych bestii? Nie lękam się. Ciężkie czasy nastały, białowłosy. Człek wystąpił przeciw człekowi. W ziemię wsiąka krew. Zło jest silniejsze niż kiedykolwiek. Ciemna noc odrodziła się w pobliżu sztygarów. Karmi się nienawiścią i pogardą. Zniszcz bestię, a my będziemy wdzięczne. Powiemy wszystko o szarowłosej panience. Ciemna moc? Potrzebujecie błędnego rycerza albo łowców czarownic, nie wiedźmina. Wszystkiego dowiesz się, absołtysta ze wsi Sztygary. Pamiętaj tylko, żeby po wykonaniu zadania wziąć od niego zapłatę. A teraz nasza służka przyniesie ci sztylet. Sztylet? Po co? Pokaż sztylet, a sołtys będzie wiedział, że przechodzisz od nas. Pomoże ci we wszystkim. Porozmawiam z tym sołtysem, ale niczego nie obiecuję. Ruszaj się, kobieto! Podaj kawalerowi sztylet! A ty, białowłosy, wróć, gdy wykonasz zadanie. Dawaj sztylet. Tak, pani. Dobrze, już idę. Sztylet. Muszę przynieść sztylet. Sztylet. Daję. Tutaj masz sztylet. Panie kazały ci dać ten sztylet. O skurwysyn. Jaki dagger. Zapłatę od sołtysa położysz na głazie. Łysy głaz. Głaz łysy. Głaz wie. Głaz słyszy. Takie rymowanki, kurwa. Porozmawiaj z sołtysem sztygarów o problemie wioski. Dobra, w takim razie najpierw musimy znaleźć... Za mną, okej, okay, jest tutaj, proszę bardzo. No to let's go. Sztygari. Dzień dobry. Przyszłem, bo blisko miałem. Panie sołtysu. Witajcie. Ładna wieś. Ano. Prawdziwa perła moczarów. Skoro tak gadacie. Jak wam się tu żyje? Ano, od zimy do zimy. Rozpoznajesz ten sztylet? Tak, panie. Nie wiedziałem, że należycie do nich. Wiesz, kto mnie przysyła. Dobrze, będzie łatwiej. Wybaczcie, ja nie wiedziałem, że przychodzicie od pań lasu. Często korzystacie z ich pomocy? Od postrzyżyn każdy jest ich. To się o nas troszczą. Surowe to panie, ale sprawiedliwe. Wymagają, ale przecież w życiu nic nie przychodzi łatwo. Kto przepędził morowe powietrze? Kto dał ziarno pod zasiew? Ludziska welenżują cholewki, a nam się jakoś darzy. Słyszałeś o szarowłosej dziewczynie, która trafiła do pań lasu? Nic o niej nie wiem. Pokłońcie się panią i ich zapytajcie. One słyszą wszystko, co się dzieje w Welen. Ktoś im donosi? Las dla nich słucha. Jedno słowo powiedziane w złej godzinie może sprowadzić ich gniew, ale słyszą też prośby i modły.
Bywało, że pastuch zgubił świnię, zapłakał na rozstajnych drogach i świnia wybiegła z głuszy, jakby ją licho goniło. Prosto na pastucha. Spotkałeś panie lasu? Nigdy. One pokazują się tylko wybranym. Może kiedyś wezwą i mnie. Mam pomóc rozwiązać wasz problem. Opowiadaj, w czym rzecz. Same konkrety. Wojna obudziła starą moc. Złą moc, która karmi się przelaną krwią. Koszmary śnią się w nocy i na jawie. Ludzie we śnie wychodzą z domów i już nie wracają. Pod drzewem na szepczącym wzgórzu leżą niepogrzebani ojcowie, synowie, córki i matki. Ludziska boją się ich ruszyć. Tam musicie iść. Trzeba przegnać ciemne moce. To idę. Więcej konkretów. Sami musicie to zobaczyć. Jeszcze prababka tłukła mnie kijem za szwędanie się po szepczącym wzgórzu. A to, co się teraz tam dzieje? Parę razy ludziska z okolicy się skrzyknęli, co by wyrżnąć drzewa i wypalić sparszywiałą ziemię do żywego, ale żaden nie wrócił. Wiedźmaka trzeba. Grunt pod trawą jest biały od ludzkich kości. Kiedy się to wszystko zaczęło? Będzie 3 roki temu. Pamiętam ciepły dzień, poszedłem sprawdzić, co złapało się wewnyki. Wyciągam zająca z pułapki, a tu nagle ciemno się zrobiło, chociaż środek dnia był. Wpierw myślałem, że burza idzie. Pisk taki przebił powietrze, że mi w uszach popękało. Raptem zając zgnił mi w ręcach, a liście pożółkły, chociaż początek lata był. Od tamtego czasu źle się u nas działo. Ludziom zęby czerniały jak żagwie w ognisku. Baby swarliwe skakały sobie do oczu z byle powodu. No i dzieci. Kalekie się rodziły. Chrome. Strach i przekleństwo. Wtedy od dawna prosimy panie lasu o pomoc. Okej. Let's go. Panie lasu nie wiedzą, co to za moce? One wszystko wiedzą. Stara Tekla orzekła, że zesłały karę, bo ludzie ich nie szanowali. Byli tacy, co je nawet wiedźmami zwali. Ale musi to nie one, skoro was przysłały. Rozejrzyj się po szepczącym wzgórzu. Jeno, uważajcie, panie. Nie traktujcie tego lekko. Kurwa, mam taki level, że mogę. Suchy chrust wysłał. Się nie martw, kurwa, chłopie. Dobra, stąd będę miał bliżej. Let's go. Jest to miejsce, w którym już byłem niechcący. Ale spokojnie. O! Jest jakiś nagrobek, ale... Nie, nic. Zero information. No to let's go na górę. Odejdź. Odejdź. Magia. Odejdź. No nie, no pierdolne im, no. Moce, które mnie chronią, wiedzą, skąd przychodzisz. Tak opowiadasz. Zobaczymy, czy te moce ochronią cię przed wpierdolem, który właśnie do tobie będę szykował, prawdopodobnie. Lepiej, żeby cię chroniły. Bo jak zakurwię ci z półobrotu, się tylko obliżysz, pamiętaj. Mnie tam nie wystraszysz. Ja mam kurwa już 13 level. Ale wyobrażasz sobie, jakby to było. Przychodzisz do kogoś, ty nie podskakuj, bo mam kurwa 13 level, cię rozpierdolę na przykład. Ktoś mówi nie, a ktoś ma 7. Po co tu przyszedłeś? Po co krew przelewasz? Dla jaj. Przyszedłeś mnie zabić? Czy chcesz mnie wyzwolić? Ustalimy to najpierw. Zostałem zaatakowany.
pokiestne więzienie. Oblężona twierdza. Czekam na morderców, a mój las mnie chroni. Mordercy? Siostry morderczynie zabiły moje ciało. Teraz dręczą duszę, która się opiera. Kim jesteś? Porzuciłam mój krąg. Strzegłam równowagi. Wiedźmy mnie zabiły, a ducha przekleły. Nigdy nie słyszałem o kręgu druidzkim w Velen. Na zawsze błądzę w labiryntach gałęzi. Bezsilna przemykam po płaszczyznach liści. Pewnie dobrze znasz wiedźmy. Są przekleństwem Velen. Słyszą przez odcięte uszy. Krzyżują losy, tkając przędzę z włosów. Czerpią siłę z wywaru. Ważą ludzkie mięso. Dlaczego zostałeś zamordowana? Wiedźmy chcą tej ziemi. Chcą mieć ten las dla siebie. Stałam im na drodze. Musiały mnie zabić. Powiedziałaś, że jesteś uwięziona. Jestem tu przykuta. Kajdanami magii błądzę w nieskończonych labiryntach liści. Wiem wszystko o dzieciach. Ja wiem, co je czeka. Uwolnij mnie, proszę. Ja muszę im pomóc. Jeżeli coś zagraża sierotom, sam im pomogę. Dzieci już zabrane. Uwolnij mnie, proszę. Mogę być wichurą. Mogę być galopem. Mogę je ocalić. Tylko ja to mogę. Dlaczego uważasz, że dzieci na Polanie są w niebezpieczeństwie? Siostry je zabrały. Już nie ma powrotu. Gdzie je zabrały? Pomogę im. To już się zdarzyło. To się nie odczyni. Do miejsca Artcerbin nie prowadzą drogi. One wszystkie umrą. Przewijam już, bo ona strasznie wolno gada. Siostry są starsze niż najstarsze drzewa. Velen jest ich królestwem. Tu wszyscy im służą. Siostry są ukryte. Nie zdołasz ich znaleźć. Siostry słyszą wszystko. Nie wierzę ci, duchu. Zbyt wiele świadczy przeciw tobie. Nie mogę polegać tylko na twoich słowach. Nie waż się mnie krzywdzić. Przeciw tobie stanie potęga natury. No to dawaj, kurwa. Umrzesz. Potężny wpierdol. Ciach, ciach. Bindy, kurwa, bindy. Chuja będziesz. Pozbierane. No i tak było, he, to jest dobrze. Duch zaklęty w drzewo, okej. Panie lasu. No i co, i stąd to będzie wszystko, nie? Tu coś do zwiedzenia niby jest, w sensie. Okazuje mi się jakiś ten, ale nie mogę nic z tym zrobić, także trudno. Tutaj już nic nie ma w wodzie, także mogę stąd wracać. Let's go. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. Dzień dobry, chłopy. Rozwiązałem wasz problem. Na wszelki wypadek, przez jakiś czas nie chodźcie jeszcze na szepczące wzgórze. Nie może być.
Coś tam się działo? Rosnące na wzgórzu drzewo opanował zły duch. To on zabijał ludzi. A jakżeście go przegnali? Serce drzewa zostało opanowane przez jakąś istotę. Zniszczyłem i serce, i lokatora. Znaczy się zmora. Nie wróci? Nie. Nie. Wiedźmy, czy jak je nazywasz, panie lasu, powiedziały, że mam się upomnieć o zapłatę. Ponoć wiesz, czego chcą. Wiem. Dajcie mi sztylet, zarudko wrócę. O, ty kurwa! Ajajaj, karamba. Oto i zapłata. Przekażcie ją paniom. Dlaczego obciąłeś sobie ucho? Bo taka jest umowa. Wy jesteście obcy. Nie wiecie, jak tu się żyje, a to uczciwa zapłata za opiekę. Więc wszystkie te uszy w lesie... Nie myślcie o tym, panie. Wy stąd odejdziecie, a my będziemy tu trwać, tak jak nasze dzieci i wnuki. Nad Velen nie czuwają ani bogowie, ani żaden władca. To ziemia niczyja. Kto chce przeżyć, ten sam sobie musi znaleźć pana. Przynajmniej ma jeszcze jedno. Hej! Boty myśliwskie, żem dostał. Rękawice myśliwskie też, żem dostał. O, odpaliły się. Dzień dobry, wiedźmy. Schowaj broń, kawalerze. W rzeczywistości jest ładniejszy. W rzeczywistości też jesteście inne niż na Gobelinie. No, przynieś. Miałaś przyjść, nie oglądać. Będzie gadane. Nie próbuj nam się przeciwstawiać. Wybaczamy ci ze względu na zasługi. Dzieci są tłuściutkie jak prosiątka i słodkie jak karmel. A teraz musimy porozmawiać z Białowłosym. Poznaję to znamie. Przecież to Anna, żona barona z Brońców. Ona nie należy do żadnego człowieka. W jej wnętrzu dojrzewał owoc. Owoc z nasienia kogoś, kogo nienawidziła. Pomogłyśmy jej. Zgodziła się służyć. Nosi nasz znak. Jest nasza. Ale przecież ciebie interesuje inna kobieta. Mów, Białowłosy. Posłużyłyście się mną. Wysłałyście mnie na szepczące wzgórze. Nic za darmo, kawalerze. Czy zniszczyłeś złe moce? Czy przywróciłeś spokój naszym poddanym? Tak. A co nam się udał, kawaler? Kim był duch zaklęty w drzewie? Kimś, kto kiedyś oszukał śmierć. Ale nie zdołał oszukać ciebie, kawalerze. Uwolniłeś świat od wielkiego zła. Na Gobelinie wyglądałyście inaczej niż teraz. Wystroiłyśmy się specjalnie dla ciebie. Gdybyś wiedział, ile czasu spędziłyśmy przed lustrem. Widać.
Pożądasz nas? Oj, bardzo. Jestem pod wrażeniem. Macie wrodzoną zdolność polimorfii? Mogę wyssać cię do sucha. Nie obiecuj, nie obiecuj. Mogę stać się z tobą jednym splotem. Mogę być twoją najlepszą i ostatnią. Przyszedłem tu po coś innego. Ja wywiązałem się ze swojej części umowy. Kolej na was. Nigdy nie łamiemy danego słowa. Dziewczyna, mysie włosy, tak na nie mówią. Chudzina wyczerpana i przestraszona, bidulka słaniała się na nogach. Zaopiekowałyśmy się nią najlepiej, jak potrafiłyśmy. Jak własną córką. Wszystko na próżno. To była bardzo niegrzeczna dziewczyna. Krnąbrna, uparta i samolubna. Nie wierzę wam. Ponoć zawsze dotrzymujecie słowa, więc opowiecie mi wszystko dokładnie tak, jak było. Opowiemy, kawalerze. Wiedziałyśmy, że przyjdzie ktoś niezwykły. Wyczytałyśmy to z wnętrzności zwierząt. Widywałyśmy jej postać, jaką mgnienie w kałużach. Nadeszła od strony moczarów. Nie od razu wiedziałyśmy, że wróżby mówią właśnie o niej. Dziecię starszej krwi. Zasiane ziarno, które wybuchnie ogniem. Kurwa, złapała jak ragdola. Wpadła prosto w nasze ręce. Starsza krew! Krew nauczycielki! Już? Jak jagniątko. Dalej, siostry, nie ma co mi trężyć. Do stołu nakryłam, w kotle już buduję. Nie wolno nam, wiesz, że ona jest dla niego. Imlerid dostanie ją, dostanie, ale nie całą. Dobrze mówi, skosztujemy jeno krzynę. Stopy jej utnę, ładnie ma, zgrabny, na rysu będą jak znalazł. Uff, narobiłaś mi smaku. Niech będzie. No idź już, idź. O, pożałujesz tego, dziewczynko. Pożałujesz. Biegnie, biegnie, spidelem, spidelem, spidelem. Ciao. O kurwa. O, przyszedł do ciebie. Spierdalam. Uciekam stąd, uciekam stąd, uciekam stąd. Elegancko. Się wyjebała. Chciałyście ją zabić. Chciałyście porąbać ją jak zwierzę i pożreć. Smak jej krwi przypomniał nam lata młodości.
Starsza krew. Niezwykła dziewczyna, ale ty o tym wiesz. Żałujemy, że uciekła. Uciekła od was, ale ja ją znajdę. Razem wrócimy tutaj, żeby was zabić. Wrócisz, wrócisz. Tak splatają się nasze losy. A wtedy ktoś umrze, ale żadna z nas. Teraz będziesz gonił za cieniem i błądził we mgle. Wszędzie będziesz znajdował tylko jej odbicia. Zobaczymy jeszcze. A jeśli ją dogonisz, jeśli ta dziewczyna umrze, do zobaczenia, piękny rycerzu. Ale fic. No to kurde się porobiło. To się kurde porobiło. Tu są jeszcze jakieś o rzeczy. O, ale tu trzeba pozbierać. Nowy wpis z bestiariuszu. Wampir wyższy, elegancko. Jest jakiś ołtarzyk. Kurde, widzowie. Się zaczyna. Znaczy, jeżeli chodzi o Velen, to niedługo będziemy kończyli już ten wątek. I będziemy mogli powolutku przechodzić do Nowigradu. O, tam są grzyby jeszcze. Grzybi! Ale najpierw... O, trawa żubrowa. To ciężko znaleźć jest gówno. Także fajnie, że udało mi się znaleźć. Tutaj jeszcze się żygo na jakieś włókna. Dobrze. Pochodzę jeszcze, pozbieram tutaj rzeczy. A w międzyczasie, słuchajcie, będę się z wami powolutku żegnał. Nigdzie nie widzę Anny. Trochę mnie to martwi. A spokojnie, znajdzie się. No! Także mordy, mordeczki i mordunie, serdecznie arigato z obejrzeniem tego materiału. Mam nadzieję, że się podobało. Wszystkie instrukcje macie w opisie, of course. No i tak byśmy nie pomogli, tak byśmy nie pomogli. Tak więc no. A wydaje mi się, że idę w stronę dobrego zakończenia, jeżeli chodzi o wątek Velen. Także kaca was, drodzy widzowie. Jeszcze raz przypominam, że jakby kto sponsorka kupił za 5 zł miesięcznie, to jest dla was mały pieniądz, ale dla mnie to jest ogromne wsparcie, pomoże mi to oczywiście dalej tworzyć w serwisie YouTube. O, drugi raz mi zebrało, tak jakby. No, także to by było na tyle. Kaca was jeszcze raz. Dziękuję za oglądanie, miłego dzionka życzę. Do następnego, trzymajcie się.